Staramy się wynagradzać talenty najlepsze wybitności świata nauk technicznych, począwszy od profesora Buzka. Jest to dzisiaj kolejna uroczystość, która jest dowodem wydziału, wdzięczności wydziału profesorowi za jego osiągnięcia, ale też przede wszystkim za przyjaźń, o której dzisiaj bardzo dużo mówiliśmy. Profesor Kurdowski okazał się wybitnym przyjacielem Wydziału Budownictwa, dzisiejszego Wydziału Budownictwa i Architektury, promotorem, recenzentem wielu awansów naukowych. Wystąpiłam z wnioskiem o nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Wiesławowi Kurdowskiemu, ponieważ od lat znam profesora. Jeszcze z czasów, kiedy pracowałam w Instytucie Mineralnych Materiałów Budowlanych, ale szczególnie wspierał rozwój kadry naukowej na naszym wydziale. I za to jestem mu szczególnie wdzięczna. Myślę, że to dla Politechniki ogromny zaszczyt, że taka sława naukowa uzyskała ten zaszczytny tytuł właśnie na Politechnice Opolskiej. Muszę powiedzieć, że uroczystość była wspaniała. Wydaje mi się, że na taką moja skromna osoba nie zasłużyła. No ale jestem oczywiście pełen dobrych, pozytywnych wrażeń. Mam nadzieję, że one będą niosły przez co najmniej jeszcze 10 lat, prawda, w takiej formie. Politechnika Opolska.